Posiadanie sąsiada, z którym łączą nas życzliwe stosunki, jest jedną z cenniejszych rzeczy w życiu. Niestety nie każdy ma tyle szczęścia. Nie brakuje sytuacji, w których to sąsiad jest największym wrogiem, a konflikty z nim są na porządku dziennym. W tych oraz wielu innych przypadkach odpowiedzią są mediacje sąsiedzkie. Od wielu lat obserwujemy, że konflikty między sąsiadami narastają. Być może też te ostatnie dwa lata pandemii troszeczkę ten, ten, ten problem pogłębiły, ale ale rzeczywiście daje się to zauważyć, że ludzie przestali ze sobą rozmawiać. Rzecznik spółdzielni przyznaje, że do konfliktów sąsiedzkich dochodzi dość często z błahych powodów. Ktoś na przykład wystawia notorycznie worek ze śmieciami na klatkę schodową, innemu sąsiadowi to przeszkadza, więc robi zaraz to samo albo robi inną wystawkę, bo na przykład brudne buty gdzieś tam obłocone zostają. Stukanie po rurkach kaloryfera, pranie nocą, włączanie właśnie pralki czy zmywarki w późnych godzinach. Nie są to może rzeczywiście jakieś poważne problemy, ale właśnie od tych takich błahych często konfliktów to się zaczyna. Pojawił się pomysł, by pomóc takim sąsiadom. Medi Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów. Osoba wykwalifikowana prowadząca taką mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie porozumienia. Jest to bardzo popularny sposób rozwiązywania sporów i bardzo dużo właśnie spraw jest skierowanych do mediacji przez głogowski sąd. Natomiast sama mediacja jest to właśnie pozasądowy sposób rozwiązania sporu. Jeżeli jednak metoda ta nie spodoba się którejś ze stron, w każdym momencie i na każdym etapie można zrezygnować z jej kontynuowania. Proszę pamiętać, że jest to osoba neutralna i obiektywna. To nie jest tak, że jestem czymś adwokatem, czy że kogoś reprezentuje, tylko ze wszystkimi możliwymi e, takimi dostępnymi metodami. Staram się pomóc stronom. Mediacja sąsiedzka rusza od lutego i będzie udzielana w Głogowskiej spółdzielni mieszkaniowej na Dodrze, bezpłatnie. Natomiast jeżeli ktoś z mieszkańców będzie chciał skorzystać z mediatora w sprawach prywatnych, rodzinnych, trzeba będzie już zapłacić. W razie chęci podjęcia takiej mediacji, należy skontaktować się z administracją osiedla.